Siemaneczko, z tej strony Amuk TV. Witamy Was na kolejnym naszym wypadzie nad zbiornik. Jest bardzo wiecznie, duża fala. Dzisiaj jesteśmy na zbiorniku w Kołacinie. No, okręg skierniewicki. Głośniej. Okręg skierniewicki. Taki nieduży zbiornik zaparowy. Podobny coś do naszego, ale jest... Bogowie. Jest trochę mniejszy, może bardziej... Łowny, rybny. Mniej uczęszczany, można powiedzieć, przez wędkarzy. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że trochę połowimy. Rzucimy jakąś rybkę do filmik. No cóż, no. Wieje, jak nie wiem, fala jest jak na oceanie. Szczytówki drgają, nie wiadomo, kiedy jest granie. No cóż, zobaczymy się wkrótce. Pokażemy Wam jakieś ujęcia z tego zbiornika. No, jak się udało połowić, też może nie. No, może ja o kiju zjadę, może nie. Zobaczymy. No i teraz co? Moja kolej, żeby o kiju zjechać. No i co? Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie także łapki, jeśli odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie także o komentarzu, udostępnieniu temu filmiku, ten filmik znajomym. No i co? Zapraszamy Was na odcinek. Do oglądania. Tu mamy czekoladę orzech Extra Fish. 1 kg takiej próbki. Tu mamy Extra Fish, orzech tygrysi, ryby parkowate też 1 kg. Zaczynamy. Tak się kompletuje. Jeszcze gruba trakcja. Widzicie, o, kukurydza na wierzchu, taka gruba trakcja. Coś tu mi lata. Wiedetka, możesz rzucić. Dobra, to tu na razie. Teraz otworzymy czekolada z orzechami. Każdy ma jakby swoją mieszankę. No, jeszcze żeśmy sobie nie uzgodnili, kto który będzie łowił na jaką. On będzie łowił albo na jedną, albo na drugą. Zobaczymy podczas losowania. Sypiemy drugą. Trochę wieje. I to jest podobne. Ta jest troszeczkę ciemniejsza, może trochę jaśniejsza. Damy to sito. Sypiemy połowę. Mamy jakąś pojemnik? Nie mamy pojemnika. No dobra. Sypiemy jedną. Ze dwie. Ziemi? Ziemię. To w tej? Ona jest razem z gliną, nie mam tu opakowania. To jest ziemia torfowa. Ziemia torfowa z, razem z gliną. Mieszamy. Dobra. I teraz damy do tej zawartości damy orzecha. Czekolada z orzechem. Ale trochę nie ma po co przycierać, co nie? To zobaczymy, no, jak to wygląda. A też granacja jest, jaka jest, czy jest. Zobaczymy, jaki granulat ma z tej grubszej trakcji, nie? Okej. No,
Widać, że jakiś piernik. Tak? Tak wygląda. Kukurydzy sporo widać. Wsypiemy z powrotem do zalewu. No i zawiesiło się. Wyszlamy. Ale jedzie piernik z orzechem. Orzechem, orzechem. Zajechało bardzo silnie. Tu mamy kulo żółte z czerwonym. Chlebek. Zasypiemy trochę. Jeszcze nie za dużo. Może jeszcze troszkę. Sporo tego wyszło. Nie? No, całkiem, całkiem. No, tak się przedstawia. Teraz ja bym to wsypał do tego, postaram się do tego pojemniczka to wszystko wsypać, jeżeli nam wejdzie. Myślę, że powinno. No. To będzie. Do tego drugiego wsypiemy to resztę ziemi. No, pojemniczek za kabajcu. No, kurde. Po kulkach. Bardzo fajna sprawa, szczelny. Jedziemy dalej. Trochę pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Wieje trochę. Dobra. Teraz tak, damy to. Też chcę sobie zobaczyć, jaka jest generacja. Zobaczymy, jaką ma trakcję w środku grubszą. A, już się pokazuje. Kukurydzy też sporo. To jest zanęta z orzechem czy grysiem. Tak? Sypiemy. I tak owszem wiem, że nie trzeba tej zanęty przecierać. Ale chcieliśmy pokazać wam, jaka trakcja się znajduje. O, jedynie po to. Teraz tak, sypiemy tu trochę jeszcze chlebka fluo z czerwonego z żółtym. Dobra. Odstawimy, wymieszamy. Zobaczymy, czy na sucho. Wiem, że nie powinienem. Bo tu powinno się domoczyć. Potem sypać chlebek fluo. I przetrzeć jeszcze. I jeszcze przetrzeć przed chlebkiem. Ale nie będziemy się z tym za bardzo bawić. Tak zimno, że mi się po prostu już nie chce. I patrz, zobacz, że to od tego prawie się nie różni. No nie, zapachem. Przesypiemy w drugi pojemnik. Jedynie zapachem. Żeby nam się nie pomyliła, bo tak to w sumie ta sama, to pochodzi taka sama barwa zanęty. Tylko, że trochę inny zapach, aromat. Dobra, odstawimy z tego wiaderko. I teraz tak, zobaczcie, to a to, znaczy to, może troszeczkę ciemniejsza, to trochę może jaśniejsza. Ta jest troszeczkę ciemniejsza, ta jest trochę jaśniejsza. Prawda? No tak mi się wydaje, no. Ta jest troszeczkę jaśniejsza, tak? Tak jakby tam się przebijała takie trakcje jaśniejsze. To jest znowu trakcja ciemniejsza, prawda? Tu mamy orzek tygrysi, a tu mamy czekoladę z orzechem. No i cóż, dobra. I tyle chyba, to nie? Temat no, Zelandii. Tak. To co, widzisz już nad wodą? No, widzimy się. Zimno, nie? No, siedzi. Siedzi coś? Idzie. Czekaj, że tu miałem podbierak taki. Na krótko. Na krótko? Powiedziałeczny? Tak, na krótko. We sztycy. Daj trochę w prawo kija. Trochę w lewo. No, podciągaj go na siebie. W lewo mocno. Dobra, do góry. Do siebie. O! Dobra, mamy lehala. Małego. O! Bardzo się cieszy. No, tu mamy leszczyka. Bardzo się ale cieszy. Odbijaj. Ja to położę na potem.
Czek. Wyjąłeś? Wyjąłem. No to połóż się. Czekaj, ja zabiorę to. O. Taki fajny? Taki fajny. Ja tam też brało, ale musiałem nagrywać troszkę, nie? Tak. Czekaj, zrobimy zdjęcie małe. Tak, do wody. Tam po lewo idź. Po tamtej palecie i do wody. Lecie? No, prosto. Uważaj, no. Rzeczka. No i dobra, łapeczka. Ja, pierwsza. Pierwsza. Dobra. Ja to ogarniemy. Kurczę, się przewróciło tego konara tam. No dobra, no. Posuwamy dalej, nie? Straszna duża fala jest. No dobra. Nie od ryby? Chyba. Nie wiem, czy to makrele tam ciągną, ale... Chyba jakimś makrelem. Ta, tu jest jakaś makrela. Jak szał u ciebie? Tak, już o kijo nie zajdę. Łódeczka ta to nie za duża. No zawsze cieszy, co nie? Się bawiła i bawiła i bawiła. Przy takim wietrze to nawet nie wiadomo, nie? No raczej. Oddaj tutaj tego ładnego robaczka. Chyba ci nie chcę oddać. Tak zapięła. No, ta małka. Ona się długo bawiła. O, jest. Maluszek, no nie? Taka, o, taka nie za dużo. No. Graty, pierwsza ryba u ciebie. Na pinka. Tak, graty, graty. Gratulacje, a nie graty. Dobra. Płatkę? O. Płatka, tak. Kolejna. Nawet nie było widać, że jest branie. O. Nawet buźkę. Buźkę ma ładnie. Dobrze. Na pieniążka? Tak. Ale nie uśliniła. Ale koniec zaliczona sztuka. No, chociaż coś jest. Jeszcze jeden rzut i będziemy chyba się zwijać. No, chyba ta. Musimy sobie wędkować. Łapie mi zgrabiały, że się trzęsa. Wieje nam. Trochę wieje, ale rybek się połowiło. Może nie za duże, ale to zawsze coś, lepiej niż zjadą. No, wypadliśmy sobie odpocząć na zbiornik. Co siedzieć w domu tam. Ale spodziewaliśmy się trochę innych prań, bardziej kierbiowych. Bardziej intensywnych, ale. Może będzie na słabo słychać, bo bardzo silnie wieje. O, widać tam nawet. Trzcinie, tu z jednej, z drugiej strony. No cóż, powędkowaliśmy, odpoczęliśmy, zawijamy się. Nie? No jasne, no. No, kilka na pieniuszki, ładne, mamy fajne brania. Kilka bań straciłem, niestety. Jak zwykle. Można powiedzieć, że przespał te brania, nie? O, ty też, na szczytu sobie nie miałeś miło. Przy takim dużym wiecie to nawet szczytówki za bardzo nie widać. Muszą być takie dobre ugięcia, bo... Chciałbym mieć jakiś parasol, żeby zasłonić szczytówkę czy coś. Ale to znowu parasol przy takim silnym wietrze, to musiałbym doganiać chyba postawie. Ale pomimo to wypadł w miarę, powiedzmy, że udany, choć nie za duże ryby. No my myślimy, że... Kolej nie będzie lepszy. Myślimy, postaramy się lepszy wypad, lepsze rybki, może inne łowisko. No pokażemy wam w kolejnych odcinkach. No jeśli się nie podoba, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli także łapy w górę, komentarza. Udostępnijcie filmik znajomym. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Siema!